wszystkim, witam was na kanale UnBuffalo i dziś będziemy otwierać to, co stoi przed nami, czyli pudełka Seasons Greetings 2022 w wersji z TXT. Moi drodzy, czekałyśmy na to trochę. Jest trochę późno, ale uznałyśmy, że i tak zrobimy unboxing i zrobimy go we dwie. Jest to pierwsze Season Greetings, które kupiłyśmy identyczne. Pierwsze Season Greetings TXT, które kupiłyśmy, więc będziemy po prostu otwierać je razem. I w tym roku TXT ma taki cyrkowy koncept, więc ja ogólnie uznałam, że muszę mieć to pudełko. Karolina chciała zamówić pierwsza. Chciała zamówić pudełko i BTS i TXT, ale ja po zobaczeniu pudełka TXT uznałam, że okej, może oprócz NCT sobie jeszcze dokupię do TXT, ponieważ w środku jest piękne, a przynajmniej to mogłam stwierdzić po obejrzeniu teaserów, ponieważ nie oglądałam unboxingu tego pudełka, także przekonamy się, jak to wszystko w środku wygląda. My zamówiłyśmy te pudełka z K-Pop Town, ale doszły do nas za pośrednictwem Delivered, o czym mówiłyśmy wam w innym filmie. Delivered to jest taka firma, która wysyła wam rzeczy z Korei taniej, także możecie zamówić na koreański adres do nich, a oni przepakowują te rzeczy tak, żeby paczka była jak najmniejsza, jak najlżejsza i żeby nic się z nią nie stało, i wysyłają do was te rzeczy taniej, niż gdybyście zamawiali właśnie z K-Pop Town, także damy wam link do tego filmu, o którym mówimy tam trochę więcej o tym. To zamówiłyśmy sobie same, zapłaciłyśmy za to same, jak ktoś miał jakieś wątpliwości, także uwaga! Otwieramy. Wydaje mi się, że w środku jest jedna przypadkowa karta. Tak. To znaczy, że możemy mieć dwóch różnych członków. I już zaczęłyśmy podejrzewać, że będzie jak zawsze, czyli po prostu Ann będzie miała Yeonjuna, ja będę miała Subina, bo ja nie wiem, o co chodzi, ale ostatnio jak otwieramy albumy TXT, to Ann ma zawsze Yeonjuna, a ja mam zawsze Subina. Jest świetnie, ja nie narzekam. Tak, wymieniamy się po prostu, jest okej. Może po prostu będziemy się albumami wymieniać przed unboxingiem, już wiedząc, zakładając, że tam jest Yeonjun i Subin. Teraz po prostu tak położyłyśmy na stole i tak jest. Tak. Więc pudełko wygląda tak. Uuu, ona ma takie świecące gwiazdki. Moje jest maltretowane. O nie! Moje ma tutaj wgniecenie. Nie wiem, jak to się stało, pewnie coś w transporcie. Ale ja muszę nadmienić, że pierwotnym zamysłem było zamówienie seasonsów BTS i TXT z Weavers, ale BTS się wyprzedało. Ja zauważyłam właśnie, że holograficzne są dodatki na tym, na okładce. Ładnie to wygląda. Faktycznie. I w ogóle pachnie takim drukiem, wiecie? Taką świeżą książkę. Tak, farbą taką trochę. Dobra. Gotowa. Otwieramy. Dobrze. Wygląda to podobnie. Tak. Ja wam może pokażę jedno. To jest jakieś ułożone, a ja mam jakiś chaos tutaj. To wygląda mniej więcej w środku tak. Na okładce nie jest tak, tylko troszeczkę inaczej. Na okładce są tygrysy, ponieważ mamy rok tygrysa, moi drodzy. Szczęśliwego roku tygrysa tak dla wszystkich. Więc ja wyciągam pierwszą rzecz, która u ciebie też jest tak na wierzchu. Okej. Okay. Czyli girlandę. Girlanda. Ja to chcę zobaczyć. Ja też chcę to zobaczyć. W sumie zdjęcia są takie, że pasują i do mojego pokoju, i do twojego pokoju, bo one są po prostu takie normalnej kolorystyki. Tak, nie, nie są... wiem, jak to określić. Po prostu nie są ani jakoś bardzo różowe, ani jakoś bardzo niebieskie. Zdjęcia są kolorowe, a z tyłu to wygląda tak. Ale ładne są te zdjęcia. Śliczne są. Aaa, takie urocze. Które ci się podoba najbardziej? Najbardziej? Tak. Jakbym miała wybrać? Tak. Bomgiu. Bomgiu wygrywa. Bomgiu wygrywa. Serio, Bomgiu wygrywa. Więc ja sięgam po kartę, która tu już próbowała się wydostać, i to jest karta Bomgiu. I to jest jedna karta? Tak, i to jest jedna karta. I to jest chyba ta przypadkowa rzecz, o której mówiłaś, czyli mamy kartę Bomgiu. Obie, z tego co widziałam, tak? Kątem oka. Mamy obie Bomgiu? Ja nie wiem, ja zgubiłam mojego Bomgiu. Gdzie on jest? Przed chwilą tu był. Tu jest, pod tym. Tu masz swojego Bomgiu. Mamy obie Bomgiu. Ale jaka piękna. Dobra, otwieramy. To jest podwójna karta? Tak, ona jest dwustronna. Z dwóch stron mamy pięknego Bomgiu. Czyli twojego drugiego biasa w TXT. Tak, jest, ale dobrze. Ona jest śliczna. Śliczna, cudna. Kojarzycie taki trend, jest taki trend z takim dźwiękiem. O nie, chyba wiem, co masz na myśli. Jedna K-popowa karta członka zespołu, którego nie
nie piastujesz, ale nie chcesz jej wymieniać, ani sprzedawać, ani oddawać i to by była u mnie ta karta. Jakby ja bym jej nie wymieniła nawet na Subina, jest śliczna. Jest super. Ale mamy dwie, więc możemy w sumie spróbować trafić jakiegoś Yeonjuna albo Taehyuna. Co ty wyciągnęłaś, żebym ja wyciągnęła to samo? Nie wiem, co to jest. Dobra, mam. To jest taki jakiś bilet? To jest Moa Pass. Moa Pass? Do Wari Wari Parku. Wari Wari? To też było przypadkowe? Bo mamy tego samego misia. One Day Pass. Nie, to jest po prostu chyba taka karta, wiesz? A, to jest, tu jest napisane, że to możesz wykorzystać na Weavers do jednego konta, ale co to daje? Ktoś mi wyjaśni, co to daje? Na pewno gdzieś to później sprawdzimy, co to daje. Na pewno wy wiecie i napiszecie nam tak w komentarzu, co to wszystko daje. Tak, to sięgam po kolejną rzecz i to są chyba pocztówki. Ze wszystkimi. Mam nadzieję. Otwieramy. Tak, z tyłu jest Hyunikai. No właśnie, tak mi się zgadzało, nie? Widzę Subina, z tyłu podpis Hyunikaja. Więc one są takie... Nawet nie powiedziałabym, że pastelowe, tylko takie trochę zielono-żółte. Ale ładne bardzo, tak wyglądają. Ale te są w ogóle z jakiejś innej sesji, to już nie jest taka cyrkowa, której się spodziewałam. No właśnie, ona jest taka... O Jezu, jaki Yeonjun. Ale Bonggyu wygrywa w tym. Bonggyu! Bonggyu wygrywa! Bonggyu zdecydowanie! Ja próbuję, rozumiesz? Daj nam kartę Bonggyu. Tak. I najładniejszych Bonggyu. Tak, zaczęłyśmy piastować Bonggyu w tym momencie obie. Sorry Subin, sorry Yeonjun. Tutaj mam jakąś ulotkę reklamową, to nie jest ważne. To jest how to use the digital code. Ja wyciągnęłam jakieś małe... bileciki. Małe bileciki? Małe bileciki. Dobra, mamy bardzo dużo biletów do Wari Wari Parku. Więc mamy takie małe bileciki. Do końca nie wiem, do czego one służą, ale mają daty urodzin. I teraz możemy sprawdzić, tak, który z członków narysował którego tygrysa. Więc nasz ulubiony tygrys jest tygrysem Taehyuna. Hyunikai też jest przesłodki. Tak. Chciałabym wiedzieć, co Subin miał na myśli rysując swojego tygrysa. A tygrys Yeonjuna jest naprawdę wkurzony. I wygląda, jakby miał maseczkę. Nie wiem, jakie to ma do końca zastosowanie. Po prostu. Mieli koncept parku rozrywki i zrobili do niego bilety. Okej. Okay. Wyciągamy kolejną rzecz. Tu już jest większe i tu już będziemy coś chyba składać. I znowu myślałam, że mamy tylko Bonggyu. Tutaj są... Co tu się dzieje? A może jednak mamy tylko Bonggyu i Taehyuna? Jak to? Nie, dobra, są wszyscy, już spanikowałam, ale... Boże! Boże, już spanikowałam! W każdym razie jest mapka do wypełnienia, do zrobienia sobie standy z parku rozrywki. Pomoże! Tak. Skoro jesteśmy w moim domu, tak, to ułożymy moją. Tak. Bo ja nie wiem, jakbym miała to zabrać do domu. Musiałabyś to powkładać z powrotem. Dobra. Okej, to ty powyciskaj to, a ja powyciskam to i zrobimy sobie Wari Wari Park. Ja się już przestraszyłam, że nie wiem, ile musiałabym kupić tych season greetings. Dobra, to ja to zaczynam składać. Żeby trafić wszystkich członków. Ale to jest ekstra. Ale się też przestraszyłam, że mamy tylko Bonggyu i Taehyuna. Mam Subina, Kaya i... Dawaj mi ich tu. Najpierw wchodzimy do Wari Wari Parku. Tak, to jest taka mapka narysowana. Tak, tam jest mapka. Przechodzimy obok Taehyuna, który siedzi sobie przy stole. Na pewno ma jakiś cel. Później Yeonjun, Subin i Kai stoją przy lodzie. Znaczy przy... Lodzie? Przy lodzie, takim dużym. I dochodzimy do Bonggyu, który sprzeda nam te lody. I przechodzimy do pamiętnika. Spodziewałam się czegoś mniejszego. Ja też, takiego do torebki. Muszę wam coś powiedzieć a propos torebki. Ale to chyba muszę to przynieść, żeby to zademonstrować. Bo jak wiecie, mamy serwer na Discordzie, na który serdecznie was zapraszamy, który jest obecnie po zmianach i ruszył. To jest Stado Buffalo 2.0 i link znajdziecie w opisie. Ale Discord czasem wysyła nam takie rzeczy, takie, takie maile, że ma dla nas na przykład prezent z okazji tam bycia partnerem Discorda i tak dalej. I ostatnio zaproponowali nam, że wyślą nam bryloczek. I dosłownie było napisane, że to jest keychain, czyli breloczek do kluczy. I ten breloczek przyszedł do nas, ale to nie był breloczek do kluczy, chociaż zależy, jakie kto nosi klucze. I mamy nasz breloczek do kluczy. Który wygląda, moi drodzy, tak!
Nasze zdziwienie. Ma tutaj taki breloczek. Ma to, żeby to przyczepić do kluczy, faktycznie ma to coś. Nie wiem, może w Stanach, bo ze Stanów przyszedł, może w Stanach mają takie breloczki do kluczy. Okej, okay, więc wracamy. Okładka jest miękka. Maty misie, pachnie tak ładnie. W ogóle Karol zrobiła sobie dzisiaj makijaż zainspirowany tym Season Greetings. Zaśmiałam się, że wygląda jak frytki z McDonalda. Tak, ja już chciałam powiedzieć na początku tego filmiku, że jak zauważyliście, na pewno mój makijaż był inspirowany frytkami. Ale nie, mój makijaż był inspirowany pudełkiem TXT, żeby nie było. Każdy zespół tak naprawdę ma własny pomysł na te kalendarze, ale powiem wam, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba jego forma, ponieważ on na początku ma takie kwadraty na każdy dzień tygodnia, które zajmują chwilę dosłownie. On ma to, czego ja potrzebowałam, żeby wpisać sobie rzeczy. A później ma takie listy to-do list. Super to jest. Więc super notatki można sobie robić. A później ma po prostu kratkę, więc można tutaj przenieść całe życie. Tu są rodziny Yeonjuna, są zapisane. To ogólnie dużo miejsca. Jak cute! Nie wytrzymam, zobacz na Subina. Tu jest króliczek! Jest króliczek! Nie wiem, czy to widzicie, raczej nie, ale jest króliczek. A na pewno zrobię jakiegoś magicznego zooma w programie, tam jest króliczek. I na końcu są zdjęcia. Podoba mi się to to-do list, naprawdę. Tak, i potem jest dużo miejsca do pisania tutaj. To można wszystko wpisać. No, super. Pomysły na filmy możemy tam wpisać. Więc uwaga, są zdjęcia. I przez te zdjęcia zawsze mi było szkoda pisać w Season Greetings. Tak. Ale nie tym razem, nie tym razem. Nie tym razem. Nie, cały zapiszę. O, jakie słodkie! Ja źle powiedziałam, to nie jest taki koncept cyrkowy, tylko po prostu park rozrywki, to jest lepsze określenie. Tak, ale nie martw się, już to sprostowałam jakieś 5 minut temu. Nic nowego w tym unboxingu, ale zdjęcia bąki są piękne. Właśnie chciałam powiedzieć, bo spojrzałam na to grupowe, a mój wzrok zatrzymał się tylko i wyłącznie na bąbiu. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, coś się z nami dzieje podczas tego unboxingu. No ale patrz, patrz na to grupowe zdjęcie, uwaga. Tak, znowu spojrzę na bąbiu. O to zdjęcie mi chodzi, patrz. No i co, widzę bąbiu. O! Co się stało? Znalazłeś bąbiu? Nie. Na następnej stronie było to. Ale ja lubię to zdjęcie, Jarzyna, bardzo. To jest gorzej. Fit. Ja mam zdjęcie Subina z bąbiu. Te zdjęcia są super ładne. Trzeba przyznać. Wszystkie. Wszystkie. Przeurocze są te zdjęcia. Ja myślałam, że będą trochę mroczniejsze. Ale ja ogólnie mi się podoba taki koncept, więc... Nie martw się, mroczny koncept będzie mówić, jest, jeszcze się napatrzysz. Dobra, więc ostatnia rzecz. Desk kalendarz! Okładka wygląda tak. Tak. I sobie przejrzymy po kolei. Uwaga. Okej, okay, on jest taki dwustronny. Ja sobie go postawiłam. Już nie? Jest miejsce na notatki, ale prawdopodobnie nigdy nic nie napiszę na tym. Chociaż nie wiem. Okej, okay, więc luty jest miesiącem Taehyeona. Tak, dokładnie. I fajne to zdjęcie. Super jest. To drugie też jest fajne. Mam debiut TXT i urodziny Bomgiu. Tak, czyli to jest miesiąc Bomgiu i prezentuje się to tak. W kwietniu, co tu się dzieje? Masz tu więcej ludzi? Ja mam więcej ludzi? Nasz pomysł nie wypalił chyba, bo z jednej strony jest Subin, Taehyeon i Kai, a z drugiej strony jest Bomgiu i Yeonjun. Dobra. W kwietniu nic ważnego się nie dzieje według tego kalendarza. Okej, okay, tu są wszyscy. Tak, tu są wszyscy i to zdjęcie, gdzie spojrzałyśmy oczywiście na Bomgiu. I po drugiej stronie też jest... po drugiej stronie patrzę. Bomgiu! Bomgiu! Czerwiec jest dniem bardzo ładnego... To jest Yeonjun? Tak. Yeonjuna, Kaja i Taehyeona, tak? Z drugiej strony jest tak samo? Tak. Dobra. Lipiec. Mój bias i mój bias. Tak, dokładnie. Jezu, jakie piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie. I uwaga, moje urodziny, czyli sierpień. Kogo mam w sierpniu? Kaja. Hyunin Kaja. Tak. Który też ma urodziny i jest też... I są też urodziny Moa w sierpniu. Dalej. Wrzesień. Yeonjun. Któż by inny? Urodziny Yeonjuna. Październik. Wszyscy. Wszyscy. Ale boskie jest to zdjęcie. Widziałaś Bomgiu? Spójrz na Bomgiu. Urodziny Karol. Tak. Co mam na... Wszystkich z misiami. Dobra, wpadną na moje urodziny na pewno jako misie. Chociaż tu mam jeszcze TXT kupujące lody od Bomgiu. Nice. Tak. I Subin. I styczeń 2023. Jakie boskie zdjęcie. Znowu. Tak, ja mam też urocze. Super jest, świetne, bardzo mi się podoba. Ale Bomgiu związany w włosach. Więc ogólnie ten koncept jest
cyrkowo-parko-rozrywkowo-kinowy. Fajnie, ale podoba mi się w sumie kolorystyka, bo myślałam, że będzie bardziej tak czerwono i już w ogóle nic nie będzie pasować do pokoju, który jest niebieski. Wiem, czego mi brakuje, co jest zawsze u TXT, a teraz tego nie ma. Naklejek. O, nie ma naklejek. Naklejki są zawsze. Mi brakuje. Tak. Ale w sumie tak... To znaczy... Naciągane. To znaczy niby to mam. Tak. Ale jakby dodali taki mały notesik. Moi drodzy, mamy dwóch Bomgyu. Jakby ktoś miał Subina lub Yeonjuna. Yeonjuna. To wiecie, gdzie mnie znaleźć. Ale co nam się podobało najbardziej? W sumie wszystko jest fajne. Mi się podoba to Standy. Ja lubię takie rzeczy. Właśnie na nie patrzę. Ja mi się podoba to Standy. Najbardziej to mi się podoba po prostu sesja. Dobra, więc to by było na tyle. Dajcie nam znać, czy wy kupiliście w tym roku jakieś Seasons Greetings. Czy w ogóle lubicie takie wakacyjne albo zimowe pudełka od różnych zespołów. Pozdrowienia sezonowe, jak ja to mówię czasem. I dajcie nam znać, czy podobało wam się to pudełko z TXT. Będziemy jeszcze otwierać pudełka z BTS i z NCT, także jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii, to zapraszamy was do subskrybowania naszego kanału, dania łapkę w górę i wrócenia do nas w najbliższej przyszłości. Tak. Także widzimy się, moi drodzy, w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!